doświadczamy przesytu informacji i wcale nie jesteśmy od tego mądrzejsi. Badania pokazują, że z oceanu informacji wyławiamy te, które potwierdzają nasze opinie, a nie te, które poszerzają nasze horyzonty. Jak stworzyć inteligentny system filtrowania treści? Nauczyć się utrwalać to, co cenne i puszczać wolno śmieci myślowe i wyobrażeniowe. Jak dać się uwieść przez zdrową dramaturgię narracyjną? Antyczne szkoły filozoficzne zaprojektowały wiele skutecznych praktyk. Stoicy na przykład mówili o panowaniu nad wewnętrzną mową, natłokiem myśli, zbitkiem zamrożonych fragmentów przeszłości, urojeń, podszytych lękiem scenariuszy, które zasysamy bezkrytycznie ze świata. Stosowali ćwiczenia wyobraźni, eksperymenty myślowe, podsycanie wewnętrznych obrazów, powtarzanie w myślach stoickich formuł. Prowadzili dzienniki z osobistymi notatkami, które działały na nich terapeutycznie. Tak powstały rozmyślania Marka Aureliusza, jedno z najbardziej porywających dzieł filozofii antycznej. Obserwowali przyrodę z ciekawością współczesnego naukowca, ale nie stawiali siebie poza nią. Tak, to mózg montuje w płacie frontalno-czołowym filmiki sytuacyjne, które bierzemy za rzeczywistość. Ale my możemy pisać ich scenariusze. No dobrze, przynajmniej niektóre sceny. Oto scena napisana przez Marka Aureliusza. Uruchomcie wyobraźnię. A kto mówi o ludziach, powinien popatrzeć także na sprawy ziemskie, jakby skądś z góry, na trzody, obozy, na roboty polne, małżeństwa, rozwody, rodzenie się i śmierć, na zamęt sądowy, pustkowia, na różnorakie ludy barbarzyńskie, obrzędy, pogrzeby i zgromadzenia, na tę mieszaninę, na ten ład utworzony z przeciwieństw. Taka mini kontemplacja powinna natychmiast przynieść ulgę, rozluźnić napięcie mentalne i fizyczne i ułatwić dostęp do ataraksji. Kiedy przeniesiemy punkt widzenia wysoko ponad ludzkie sprawy, okaże się, że to, co dla nas, małych mróweczek, wydaje się kwestią życia i śmierci, jest w istocie drobiazgiem. Bywa, że zabawnym drobiazgiem. Notatki poświęcone dobremu życiu pisali Marek Aureliusz i Leonardo da Vinci, ale też Montaigne, Pascal i wielu innych filozofów. Ludzi, którzy dbali o jakość swojego krajobrazu mentalnego, nawet w czasach, kiedy nie było takiego natłoku informacji jak dzisiaj. Takie notatki mogą zawierać utrwalanie prawd autoterapeutycznych, opis eksperymentów z życiem, opis i wnioski z interwencji filozoficznych. W skrócie, wszystko, co działa. W apenińskiej szkole żywej filozofii odkrywamy reguły takiego pisania. Skuteczny trening w dramaturgii narracyjnej zostawia nas z wyćwiczonymi nawykami. Idę ulicą i zawsze, kiedy jakaś opowieść chce mi zabrać uważność, wciągnąć mnie w swój krajobraz emocjonalny, a potem wypluć do świata przedmiotów ze stanem psychofizycznym, którego nie jestem w stanie przewidzieć, przypominam sobie szybką, przećwiczoną formułę. Oto jedna z takich formuł Marka Aureliusza. Nie daj roić wyobraźni, uspokój popędy, bądź panem teraźniejszości.